Zanim zaczniemy, to mam pytanie. Szukasz nowych gier w dobrych cenach? Dobrze trafiłeś. Gry akcji, gry sportowe, gry RPG oraz przygodówki, FPS-y, MMO, bijatyki, łamigłówki i wiele innych czekają. Wejdź w link w opisie, nie pożałujesz i kupuj gry taniej. eneba.pl. Siemanko, witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale. Jak zwykle dzieje się sporo, ale nie martwcie się, mam dla was najciekawsze wiadomości z sieci. Dzisiaj nietypowo bez kamery, bo jestem na wyjeździe. Wszystkie źródła ze względu na ograniczenia w edytowaniu tego materiału znajdują się w opisie poniżej, a nie tak jak zwykle na ekranie. Dzisiaj zaczniemy od informacji na temat X-Men 97, czyli najnowszej animacji studia Marvel związanej z X-Menami. Can We Get Some Toast na swoim Twitterze opublikował wpis, w którym powiedział, że pierwszy sezon został przesunięty na 2024 rok. Jeżeli ta informacja okaże się prawdziwa, to na razie nie mamy oficjalnego powodu, dla którego zostało to przesunięte, ale wydaje mi się, że związane jest z planem uzdrowienia Marvela przez Kevina Feige. Po prostu będzie chciał rozciągnąć wszystko, co teraz zostało zapowiedziane, tak aby typowy fan i tak samo typowy nerd mógł w pełni chłonąć i w pełni docenić każdy kolejny projekt MCU. Dajcie mi znać, czy według was to jest dobra decyzja, czy nie. Według mnie bardzo dobra decyzja. Kolejną informacją, którą chciałbym się z wami podzielić, to kolejny Resident Evil jest w produkcji. Będzie się nazywał Resident Evil The Umbrella Chronicles. Jak donosi Geek Vibes Nation na swojej stronie internetowej, w produkcji jest kolejny reboot, nie sequel, tylko reboot Resident Evil i będzie zatytułowany dokładnie tak jak gra z 2007 roku. Na razie na temat rebootu nie wiemy nic, jednak Paul Anderson będzie producentem filmu. Paul Anderson wyreżyserował 4 filmy z serii Resident Evil, w których wystąpiła jego żona Mila Jovovich. No i powiem wam szczerze, że jest to jedna z ciekawszych serii na temat postapokaliptycznego świata przedstawiającego zombie. Pierwszy film był naprawdę ciekawy, im dalej tym gorzej, z ostatnim filmem będącym kompletną bajką. Jednak cała franczyza zarobiła prawie 1,5 miliarda dolarów, tak więc wydaje mi się, że jest tutaj gigantyczny potencjał. Jeżeli zrobią to dobrze, to będzie to kolejny super hit. Kolejna informacja dotyczy filmu Super Mario Bros., który zadebiutował 5 kwietnia w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o krytyków, to film ich nie zachwycił, w tym momencie ocena oscyluje w granicach 50%. Inaczej, zupełnie inaczej ma się ocena widzów, czyli w tym momencie około 95%. Od razu chciałbym wam oznajmić, że ja będę oglądał przedpremierowo film już po świętach wielkanocnych, tak więc oczekujcie mojej recenzji. W każdym razie chciałem wam powiedzieć, że w pierwszym dniu po premierze Super Mario Bros. Zarobił niecałe 70 milionów dolarów. Według prognostyków Super Mario Bros. Będzie najbardziej kasową animacją na podstawie gry, jaka kiedykolwiek powstała. Szacuje się, że w pierwsze 5 dni od premiery film zarobi 200 milionów dolarów. Ja się tylko zastanawiam, czy film przebije Sonica i Sonica 2. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, czy będziecie oglądali ten film, czy poczekacie na wersję DVD. A my przechodzimy do kolejnego newsa, który, powiem wam szczerze, nieco mnie zaniepokoił i zdziwił jednocześnie, ponieważ według Deadline Jason Momoa potwierdził datę premiery filmu Minecraft. Warner Bros. Potwierdziło datę premiery filmu Jareda Hessa z Jasonem Momoą w roli głównej. Film, o którym nie wiemy absolutnie nic, będzie miał premierę 4 kwietnia 2025. Jednocześnie studio Warner Bros. Oznajmiło, że Aquaman 2 będzie miał premierę wcześniej niż zapowiadano, czyli teraz nowa data premiery to 20 grudnia 2023. Film na podstawie gry Minecraft jest w produkcji od 2014 roku, jednak no, jak do tej pory nic się z nim nie działo. Jak myślicie, czy nazwisko Momoy zdecydowanie przyspieszy pracę nad tym filmem? Nie wiem, ale zobaczymy już za 2 lata. Kolejna adaptacja gry, czyli Five Nights at Freddy's, dostało oficjalną datę premiery. Film na podstawie gry z 2014 roku, która jest absolutnym hitem, zadebiutuje 27 października 2023. Studio Blumhouse na swoich social media ogłosiło datę premiery oraz pokazali pierwsze zdjęcie z filmu.
Powiem wam szczerze, że w Five Nights at Freddy's grałem kilka godzin, jakoś mnie nie zachwyciło, ale wiem, że jest to naprawdę bardzo straszna gra. Najdziwniejszą i zarazem najgorszą wiadomością, jaką otrzymaliśmy, to jest fakt, iż Five Nights at Freddy's będzie miał jednocześnie datę premiery na Peacock, jak również w kinach. To może oznaczać tylko jedno. Twórcy nie są pewni kasowego sukcesu tego filmu, no i będą chcieli podbić sobie subskrybentów Peacock. No, zobaczymy jak wyjdzie. Ja mam nadzieję, że będzie dobrze. A my przechodzimy do jednego z tematów dnia, czyli James Gunn, szef studia DC Universe, potwierdził, że pewnego razu odbyły się rozmowy dotyczące crossovera Marvel i DC. Tuż po premierze trzeciej części Strażników Galaktyki 3 James Gunn zmieni pracę na szefa studia DC Studio. James Gunn udzielił wywiadu serwisowi Empire. Tam powiedział, że zawsze jest możliwość, aby DC i Marvel zderzyły się ze sobą w jednym projekcie. Wspomniał, że jest bliskim przyjacielem Kevina Feige i rozmawiali na temat potencjalnego crossoveru. Jednak do tej pory te rozmowy miały charakter żartobliwy i sobie po prostu żartowali i, jak to się mówi, tak po prostu gadali. Jednak zawsze jest taka możliwość. Jednocześnie James Gunn powiedział, że jeżeli coś takiego powstanie, to nie powstanie to zbyt szybko. Najpierw chce, aby DC Universe stanęło na nogi. Pewnie zadajecie sobie pytanie, czy takie coś powinno powstać. No i ja wam odpowiem, że jeżeli chodzi o komiksy, to coś takiego już widzieliśmy. Marvel kontra DC. Jeżeli chodzi o film, no to nie wiem, czy coś takiego by działało. Nie wiem, czy coś takiego byłoby dobrym pomysłem. Wydaje mi się, że oba studia powinny pracować nad swoimi solowymi projektami, a połączenie powinno powstać jako ewentualnie jakaś ciekawostka albo jakiś film krótkometrażowy. W komentarzach poniżej dajcie mi znać, walki jakich superbohaterów z DC i Marvela chcielibyście zobaczyć w takim potencjalnym crossoverze. Powiem wam, że ja bym chciał zobaczyć Doktora Strange'a walczącego z Doktorem Fate'em oraz Supermana walczącego albo z Icarisem, albo z Sentry. Jeżeli macie inne zdanie, to zostawcie je w komentarzach poniżej, a my przechodzimy do tematu dnia, którym jest Fantastyczna Czwórka i wróg całej tej rodziny. Wielokrotnie wam wspominałem, że nie chciałbym, aby Doktor Doom był wrogiem Fantastycznej Czwórki w MCU. Jeff Snyder podczas swojego podcastu The Hot Mic powiedział, że słyszał, tak więc to jest na razie plotka, słyszał, że wrogiem Fantastycznej Czwórki w MCU ma być zarówno Galactus, jak i Srebrny Surfer. Matt Shackman ma zrobić z tego filmu kosmiczne widowisko, tak więc Galactus i Srebrny Surfer idealnie się do tego nadają. Fantastyczna Czwórka w MCU ma czerpać bardzo dużo z lat 60., czyli wtedy, kiedy powstała Fantastyczna Czwórka w komiksach. Jeżeli film naprawdę ma mieć kosmiczną skalę, to powiem wam, że jest to idealny moment, aby wprowadzić Galactusa. Kang, zdobywca, zostanie pokonany w Avengers 5, prawdopodobnie. Thanos został pokonany w Avengers Endgame, tak więc kolejnym wielkim złem może być właśnie Galactus i jego herald Silver Surfer. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie. Trzymajcie się, wesołych świąt wielkanocnych. Na razie.